A, witam was w kolejnym odcinku mojego Let's Playa gry XCOM Apocalypse. Ostatnim razem byliśmy na jednej misji, próbowałem podszkolić moich pacanów, ale niestety nie szło. Vehicle rearmed, bardzo zacnie. Miałem tam coś sprzedać też, znaczy w sumie kupić miałem rakiet trochę więcej. Do profetów. 8 rakiet profetowych jest. A ile jest tych janitorów? 24 aż. Chyba popełniłem błąd. Myślę, że będzie rozsądnie, jeśli zrobię tak. Tak. Ogólnie tak. Profety nie wydają mi się ekonomiczne na chwilę obecną, także staram się to naprawić, nie? Równoważyć jakoś. Całe 4 punkty damage'u więcej to nie jest szczególnie wielka korzyść dla mnie. Także myślę, że przerzucę się na Justice'y. Mhm. I teraz. Niepotrzebnie kompletnie kupiłem 2 wyrzutnie, ale okej. Więc to też jeszcze naprawię. Dobra. Jesteśmy, powiedzmy, ogarnięci. Będzie chyba pora powiedzieć. Okej. Boomeroid był badany tutaj, w związku z czym tak. W tym momencie myślę, że bardziej chciałbym Light Disruptor Beama. Okej. Zobaczmy, jak tam konstrukcja w tej bazie. Jeszcze 3 dni za Advanced Quantum Physics Lab. To teraz jeszcze jest pora, żeby popatrzeć, czy mogę kupić personel do tej bazy. Więc tak, tutaj już mam team naprawdę solidny, więc nie ma sensu. Fizyki kwantowej najsłabszy jest 84, z tego co widzę. Można. Okej. I inżynieria. Trzy. 2, 7, 8, 7. Dobra, powiedzmy, że mam w miarę ogarnięty team inżynierski. 7, 2, 7, 3 najsłabsi. Okej. No to Alien Life Cycle! Dobrze, nareszcie. To teraz wy możecie Toxin Type B zacząć wreszcie. Mocniejsza amunicja. Okej, kolejny dzień skończony. W Freedom 2 w tej bazie mamy training area już są skończone. Także gdybym bardzo chciał, mógłbym zacząć przenosić personel z tej bazy tutaj, ale dopóki Vehicle Repair Bay się nie przeniesie, to lepiej nie. Mam tutaj tak. I okej. Dobra, to teraz tak, idziemy tu. Tutaj jeszcze nic nowego nie dostałem, także pod tym kątem jest ok, ale personel już mogę kupować, no. Także po kolei, jeszcze raz. Skille, 89 najwięcej. Mhm. Teraz tak. 74. Nie ma po co, a teraz wy. 88 jest mniej więcej. Czyli to. 8 i teraz najniżej mam 72. O. Mhm. 73 na 70. Okej. 5, 10. Bardzo dobrze.
Okej. Okay. To też oznacza, że mogę kupić nowych pacanów. Więc przejdźmy sobie tutaj. Więc do zwolnienia jest znowu Łukasz i Mateusz. Mateusz, o. Łukasz. I Mateusz, nie widzę. Okej. Dobra. Niech będzie. Okej, okay, i teraz tak, rekrutów trzeba przydzielić do treningu, ponieważ nie zdążyłem, nie zrobiłem tego, zapomniałem. A że oni się nie trenują, to jest trochę dupa. W związku z tym... O! I o! Yes! Okej, okay, mamy drugi rodzaj amunicji wymyślony. Tutaj na razie więcej badania nie ma, także to poczeka, ale tutaj możemy już was przydzielić do Toxintech B. Bardzo skłonny byłbym to zrobić. Mhm. Teraz jest pora, żeby was przezbroić odrobinę. Także skorzystam z okazji. A, bumeroidy są do sprzedania. O, zapomniałem. Ogólnie dużo, dużo dobrych zmian. Dobra, następne kosztowne będzie ten, też drugi rodzaj materiału wybuchowego. Więc jestem bardzo zainteresowany. Okej. Okay. Niech będzie, jest. Teraz możemy kupić jeszcze jednego. Nie, nie, jeszcze nie możemy. Odrobinkę za mało kasy. No ale okej. Okay. Uzbroić was miałem, jeśli dobrze pamiętam. Także... Tak, wszystkim, którym brakuje Toxin Type A, podrzucamy. Więcej granatów, których ostatnio już praktycznie nie korzystam, bo nie mam po co. Tak. Mhm. Alda uposażymy na powrót. On wprawdzie jest zbolały. Marta. Rześciu. I oficjalnie chyba wyczerpałem wszystkie swoje. Także jeszcze trochę toksyganów będę musiał zrobić prawdopodobnie. Minimum dwa toksygany są jeszcze do zrobienia. Jak ja to zrobiłem? Już wiem, jak to zrobiłem. No dobra. To teraz tak. Skoro tak, to trzeba przejść tutaj i... O właśnie. Engineering przerzucić na dwa toksygany nowe. Dwa, prosimy. O. No i cóż. O. Senat jest zadowolony. Kolejny tydzień się oficjalnie skończył. W związku z czym będzie pora na... no. Będzie pora na... Będzie pora na... Dobra, jak tam produkcja przede wszystkim? Toksygen jeden jeszcze tylko został, już niedługo się skończy. Dobrze, Light Disruptor Beamy się badają. Alien Artefakty. Mam kolejne dwie bronie do przebadania, także transferuję rzeczy. Alien artefakty są do przerzucenia. To jedno, a gdzieś drugi był
broń. Dobra, prosimy. Okej. Okay. Podążaj do mojej bazy, kolego. Mhm. Dobra. Pauza i teraz tak. Przydzielamy badania tutaj. O. Alien weapon. Koniecznie. Tutaj co się dzieje? Dobra, dalej się robi. To tak. Zaczynamy nasze typowe zabawy, to znaczy Storm Dog Chop Shop po pierwsze. Po drugie, no, powinno być w miarę ok. Po drugie, w sumie już parę prawda, pierdu, powinienem mieć więcej do sprzedania już w chwili obecnej. To sprawdzę. Nie, nie, nie. Ok, wszystko się zgadza. Dobra. Tutaj. Heavy weapons control już też mogę nabyć, także tyle dobrego. Missile Evasion Matrix kolejny mi się przyda, bo będę niedługo kupował następnego. Teraz tak, Lineage Plasma Kanony 2, Alerium odrobinę więcej, przydałoby się. Bo zużywałem jak pogięty, dlatego nie lubię, ale no cóż, nie mam jętko. Janitor Missile Array, na razie niech zostanie tyle ile jest. I teraz tak, nowy SD Special. I na chwilę obecną powinno stać. Ok. Dobra, yes. Ok. No to... Mhm. Storm Dogi już wszystkie przyjechały, w związku z czym pora je rozbabrywać. Więc tak, tak. Tak. Tak, tak. Tak, tak. Mhm. Emocje sięgają zenitu, jak widzicie. Dobra. Tak, i teraz sprzedajemy pojazdy przede wszystkim. Wszystkie Storm Dogi do sprzedania. Tak, tak. Tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. I teraz broń. Storm Dogowy. Czyli po pierwsze Air Guard Anti-Cannon. Amunicję całą. Oraz patrzcie, kurna, ile się dorobiłem. Silnik. Ok, i w tym momencie już jest pora kupić następnego Hawker Warrior. Dobra, i z trzema, myślę, dojadę aż do momentu, w którym statki będę budował, także powinno dać radę, ale no nie jestem tego w 100% pewien. Także no, zobaczymy. Powoli będzie już pora też transferować swoich ludzi do drugiej bazy, bo już coraz mniej, że tak powiem, ciekawych rzeczy mam do zrobienia. Po pierwsze, skończyłem toksigany, teraz już toksin type B już pora będzie robić. Mhm, Entropy Launcher. Bardzo zacnie. Dość potężna wyrzutnia. Wait, what? Aha, bo zaznaczony jest tutaj i nie, nikt przy nim nie siedzi. Tak się załatwiłem z tymi. Z multiwormami. Dobra, co się dzieje tu? Tu już powstaje pierwszy. Także pora przyzbroić moich pacanów. Znaczy, nie przezbroić, tylko o tutaj pora zamienić sprzęcior. Po pierwsze pozbywamy się tego, przerzucamy to na lewo, bo taki jestem wymyślny. Wrzucamy broń docelową. Wrzucamy silnik odpowiedni. I teraz tak. Podrzucamy tutaj Missile Evasion Matrix, Heavy, Medium. Medium. Jeszcze dwa mediumy muszę kupić, ale to dopiero jak je wyprodukują. A tutaj zwykły Missile Evasion Matrix. Okej.
Do sklepu z powrotem, sprzedać nadmiar syfu. To znaczy silnik przede wszystkim z SD Elite. I bodajże Prophet Missile Array właśnie. To znaczy to przydanie. Janitorów mam od groma, wiada się. No dobra, lepiej nie będzie. Jak sądzę. Na chwilę obecną przynajmniej. Transferować już czy nie? Nie powinienem transferować, dopóki Vehicle Repair Bay nie zostanie zbudowany. Na razie będę czekał z tym. Yes. Okej. Dobra, kolejne dwa badania z tego są ogarnięte. Czy jest coś więcej? Nie. No dobra, no to... Kolejne dwa w miarę spokojne dni, co mnie cieszy bardzo. Advanced Quantum Physics Lab jest skończony tutaj, więc mogę się do badań wreszcie zabrać. Biochemia już nie ma nic do roboty, ale wy macie od groma ciekawych rzeczy do roboty. Więc, tak. Myślę, że to na początek. Przy okazji zobaczę, jak tam w kwestii personelu. Nie sądzę, że będzie lepiej, ale... 89 najwyższy. No, zgadza się, nadal najwyższy jest 89. Najniższy jest 85. Nie. Teraz tak. 83. Dobra, więc zatrudniamy ciebie, szanowna pani Barbaro. Okej. Tak właśnie myślałem. Start Cityscape. W sumie byłby to już całkiem niezły moment, żeby przerywać ten odcinek, także myślę, że tutaj przerwę ten odcinek. Także dzięki, że do mnie dołączyliście, mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Ustawię tylko, prawda... Tak, i zobaczymy, co się będzie działo w następnym odcinku. Także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki to wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Ja tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.